Zgadza się, o tej porze mamy ostrzeżenia dla kierowców koło Gorzowa i na wysokości Bydgoszczy. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy apeluje w sprawie młodych medyków zaczynających specjalizację. Bardzo dużo otrzymało nakazy pracy w innych województwach. Za moment szczegóły. Jadwiga Emilewicz, posłanka PiS, była minister rozwoju, za chwilę będzie gościem rozmowy w południe w RMF FM. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 22 między Gorzowem Wielkopolskim a Strzelcami Krajeńskimi. W Przyłęgu po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką trasa jest zablokowana, zaczyna się korkować. Ostrzegamy też zmotoryzowanych w Kujawsko-Pomorskiem. Są utrudnienia na trasie S5 między węzłami Bydgoszcz-Zachód i Bydgoszcz-Opławiec. Na pasie w kierunku Gdańska doszło do awarii ciężarówki. Samochód wywrócił się do rowu. Na drogę rozsypały się paczki. Amerykanie wybierają dzisiaj nowy skład Izby Reprezentantów USA oraz 1/3 liczby senatorów. Eksperci zapowiadają sukces Republikanów i ten fakt chce wykorzystać Donald Trump. Zapowiada, że 15 listopada w swojej rezydencji na Florydzie wygłosi ważne oświadczenie. Właśnie na Florydzie jest nasz korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, co może być w tym oświadczeniu? Witam. Wszystko wskazuje na to, że Trump ogłosi, że wystartuje w wyborach prezydenckich. A very big announcement on Tuesday. Zamierzam wygłosić wielkie oświadczenie we wtorek 15 listopada. Pada w Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie, powiedział były prezydent na zakończenie swojego przemówienia. Mówił też, nie chcemy jednak uczynić niczego, co odwracałoby uwagę od wagi jutrzejszego dnia. Miał na myśli wtorkowe wybory. Na kilka godzin przed wiecem wyborczym w Ohio pojawiła się informacja, że Trump ogłosi decyzję o starcie. To faktycznie byłaby informacja dnia, przecież Trump wspiera republikańskich kandydatów w dzisiejszych wyborach do kongresu i lokalnych urzędów. Już w niedzielę w Miami na Florydzie wiec przypominał początek kampanii Trumpa. Pojawiły się nawet hasła na tablicach przygotowanych przez jego sztab z napisem AGAIN, czyli jeszcze raz. Z Miami na Florydzie, Paweł Żuchowski. Z niewolnika nie zrobi się dobrego lekarza, tak w najnowszym stanowisku alarmuje Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Komentuje w ten sposób opublikowane wczoraj listy miejsc, do których młodzi medycy trafili na szkolenia specjalizacyjne. Związkowcom nie podoba się to, że na te decyzje lekarze nie mają żadnego wpływu. Na linii teraz nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, czego oczekują lekarze? Medycy chcą, by to młody lekarz mógł decydować... Medycy chcą, by to młody lekarz mógł decydować, do którego województwa trafi na specjalizację, by nie dochodziło do sytuacji, że przez co najmniej 2 lata musi pracować daleko od domu, mimo że pracowników potrzebuje szpital, na przykład w jego rodzinnym mieście, tłumaczy Piotr Watoła ze Związku Zawodowego Lekarzy. Przykład Gdyni, gdzie brakuje lekarzy radiologów, natomiast nie można zatrudnić się mieszkając obok, tylko będą tam przyznani lekarze z drugiego końca Polski. Lekarze przekonują, że bez zmian szpitalom dalej będzie brakować pracowników, a dodatkowo obecne zasady mogą zniechęcać do studiów medycznych. Zapowiadają też interwencje w tej sprawie w resorcie zdrowia. Czas na rozmowę w faktach RMF FM. W studiu Mariusz Piekarski i jego gość. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam. W naszym studiu Jadwiga Emilewicz, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, kiedyś Porozumienie Jarosława Gowina, była minister rozwoju. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pani poseł, jak bolesny będzie dla nas przyszły rok, biorąc pod uwagę, że premier już zapowiada, że tarcza antyinflacyjna, czyli to obniżenie VAT-u, akcyzy, nie będzie utrzymane w przyszłym roku? To będzie trudny rok. Ja mówiłam o tym kilka miesięcy temu, że my się mierzymy dzisiaj interwencyjnie z cenami nośników energii, ale one bynajmniej nie będą niższe w przyszłym roku. No jak nie to... będzie tarczy, to będą wyższe. Ale co i w bez tarczy, ale i bez tarczy te koszty byłyby wysokie, więc jak rozumiem, no, my mamy ciągle, tak jak powtarzam od też kilku miesięcy, pewien bufor własny, to znaczy koszty paliwa zasilającego polskie elektrownie są zdecydowanie niższe niż koszty surowca. No tak, ale jak nie będzie tarczy antyinflacyjnej, to i będzie... na normalnym poziomie akcyza, choćby na paliwo, to podjeżdżając na stację benzynową będzie złotówka więcej. No jest, no, też obserwujemy od września spadki cen za baryłkę, no więc jest pytanie, na ile tutaj jest przestrzeń do tego, żeby ograniczyć marże, i myślę, że to jest miejsce do dyskusji ze spółkami zarówno paliwowymi, jak i energetycznymi ponownie na temat marż na wytwarzane produkty. Ale jakie działania to może podjąć rząd, skoro, jak mówi premier, Komisja Europejska przypomina nam, że no, wykraczamy daleko
daleko poza dyrektywę VAT-owską i obniżyliśmy podatki tam, gdzie nie powinniśmy tego robić i już w przyszłym roku na to zgody na pewno nie będzie. Ja myślę, że będzie znacznie, zakładam, no ja nie jestem członkiem rządu dzisiaj, ale jeśli mówimy o mechanizmach osłonowych, to one będą bardziej punktowe niż powszechne, czyli będą dotyczyły tych no, najbardziej wrażliwych odbiorców. Czyli pojawią się na przykład kryteria dochodowe. Wtedy podejrzewam, że tak myślę, no tak też rozumiem słowa pana premiera, także no, budżet musi być też zasilony po to, żeby sprostać wydatkom, które i zobowiązaniom już zaciągniętym. Więc... Ale premier mówi też na przykład o regulowaniu cen prądu, paliw, czyli tutaj pójdziemy ścieżką węgierską i ustalimy no jakieś ceny minimalne na produkty spożywcze, na paliwa. Na pewno jest przestrzeń do, powiedziałabym, takiego świadomego nadzoru, prawda, nad spółkami Skarbu Państwa. Tak jak powiedziałam, no mieliśmy nieuzasadnione koszty w kontraktach terminowych za energię elektryczną od sierpnia, sięgających tam 3000, czasami 3300 zł, w sytuacji, w której, no tak jak powiedziałam, surowiec bazowy do produkcji, zresztą no, jakby wytwórcy raportują do polskich sieci elektroenergetycznych, za ile wytwarzają megawattogodzinę, więc mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami. Myślę, że znaczy ten taki silny nadzór w przyszłym roku będzie bardzo istotny. Być może bez konieczności wprowadzania regulowanych cen. Myślę, że to jest ostateczność. A w tej sytuacji powie pani, że potrzebne jak tlen są nam pieniądze z KPO? To też jest nic nowego, co mam do powiedzenia. W tej sytuacji, w której jesteśmy w sytuacji wojennej, w sytuacji, w której Fed podnosi wbrew oczekiwaniom giełdy w Stanach, wbrew oczekiwaniom analityków, podnosi stopy procentowe. Mamy wysoko, rekordowo niskie notowania japońskiego jena. Mamy 44 dni horroru w gospodarce brytyjskiej i mamy kłopoty wśród naszych 5 największych gospodarczych partnerów. To jest sytuacja, no i oczywiście wojna, która gdzie jest jedną z przyczyn trudności gospodarczych całego świata. Ucieka pani, my dziś pani potrzebujemy, poseł... ale to po to jest, jakby ten cały wstęp jest po to, że dziś te pieniądze są nam bardzo potrzebne. I to o tym, jak bardzo nam są potrzebne i co należy zrobić, żeby jednak je jak najszybciej uzyskać. Rozmawiamy dalej na rmf24.pl, w radiu internetowym i we wszystkich kanałach społecznościowych. Zapraszam, rozmawiamy dalej. Pani poseł, to wydaje się, że w sprawie KPO mamy taką sytuację, że rząd, obóz rządzący gra w ciuciu babkę z Komisją Europejską. Co pani zdaniem należy zrobić natychmiast, aby te pieniądze uzyskać? Bo rozumiem, zgadzamy się, że one są nam potrzebne jak tlen. Są potrzebne i KPO, i tak samo są potrzebne fundusze strukturalne, aby zaczęły płynąć w czasie, w którym, w rytmie, w którym powinno się to wydarzyć w przyszłym roku. I dlatego, aby, jeżeli mówimy o KPO, to wiemy, mamy 26 bodaj kamieni milowych, sami je wpisaliśmy do Krajowego Planu Odbudowy i te pierwsze dwa niezbędne do tego, aby zaliczki były wypłacone, to jest ustawa odległościowa, czyli ustawa, która liberalizująca zasady budowy wiatraków na lądzie. I druga to jest fundusz transportu niskoemisyjnego, to jest już rzecz prostsza, bo ona dotyczy tak naprawdę rozporządzenia, nie zmian ustawowych. No i ewentualnie jeszcze warunki kamienie milowe dotyczące praworządności, ale to za chwilę. Tak, natomiast te dyskusje, powiedziałabym, te są w sferze miękkich uzgodnień, nie wymagających zmian ustawowych. Te kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości. Natomiast te dwie są zero-jedynkowe po prostu. Jest ustawa, bądź jej nie ma. No jest ustawa wiatrakowa, tylko jej nie ma. No czekamy, dlatego ja jestem przekonana, że no po tych trudnych miesiącach pierwszych, początkowych, jesiennych, kiedy zajmowaliśmy się w Sejmie głównie pakietem pomocowym, osłonowym, ustawami, które mają sprawić, że Polacy będą zaopatrzeni w stosunkowo niedrogi węgiel do tego, żeby ogrzewać się w domach, czy też, że... Nie, ale pani poseł, rząd w tym czasie zajmował się wieloma innymi rzeczami. Tą ustawą jego blokuje ją Solidarna Polska. Nie, no więc czekamy, myślę, że ona trafi w listopadzie jeszcze pod obrady Sejmu, bo też no, przypomnijmy też, że KPO nie zostało przegłosowane całością koalicji, prawda? Akurat wówczas koalicjant również nie był skory do przyjęcia KPO i zgodziła się na KPO no, solidarnie właściwie cała opozycja. I dziś głosowałaby więc... pani ustawę wiatrakową bez Solidarnej Polski, poprosiła ja opozycję? Ja najpierw starałabym się przekonać jeszcze koalicjanta do tego, że to jest naprawdę dobre rozwiązanie i powiem dlaczego, czuję się współautorem tej ustawy, więc i wiem, że jest i ona powstawała przy bardzo długich konsultacjach szerokich i z udziałem samorządów, społeczności lokalnych, bo wiemy o tym, że ta ustawa 10H, też przypomnijmy, ja wiem, że historii nie lubi
lubi się w medium takim jak radio, ale ona była efektem no, pewnego niezadowolenia społecznego. Myśmy mieli do czynienia w Polsce z takim no, pato developmentem. Ale wycięliście wiatraki właściwie do cna, zablokowaliście całkowicie. Mamy wiatraki, które stoją w Polsce w odległości na przykład 80 metrów od domu, to jest niespotykana i historia. I dziś jest możliwe, żeby to odwrócić? I dziś jest korekta. Mamy ustawę, która z jednej strony no, odblokowuje możliwość, z drugiej strony szanuje jednak interes wspólnoty lokalnej. Ale jest blokowana lokalnej. Przez koalicjanta. I co chciałabym z tym koalicjanta przekonać do tego, że warto się na tę ustawę zgodzić. To po pierwsze, bo tak jak powiedziałam, to nie jest efekt dlatego, że Unia nam każe i to jest też bardzo istotne. To jest naprawdę efekt, to jest wynik zdroworozsądkowego podejścia. My tej energii odnawialnej w dobrych proporcjach naprawdę potrzebujemy. Potrzebujemy ich źródeł rozproszonych po to, także ze względów bezpieczeństwa, żeby wytwarzanie było w miejscu, gdzie się nieodległym od odbioru tej energii. Więc będzie przekonywać koalicjanta. Jeśli to się nie uda, to myślę, że jesteśmy w stanie taką ustawę przyjąć większością głosów w parlamencie, także ponad podziałami politycznymi. Czyli jeśli Zbigniew Ziobro i Solidarna Polska dalej będą mówili ustawie wiatrakowej nie, to pani zdaniem Prawo i Sprawiedliwość powinno tak czy inaczej wnieść ten projekt pod porządek Sejmu i spróbować uchwalić ją z opozycją. Tak sądzę, bo przypomnijmy, że ta ustawa jest przyjęta przez rząd, więc tutaj nie ma powodu, żeby wstrzymywać dalsze prace nad tą ustawą. To dlaczego tego teraz nie robicie? No, można byłoby pojechać do Brukseli, do Komisji Europejskiej i powiedzieć, ten kamień milowy jest już spełniony. To jest pytanie nie do mnie, to pytanie do pani marszałek, ale tak jak mówię, ja jakoś mam takie przeczucie, że w listopadzie będziemy się tą ustawą w Sejmie wszyscy zajmować. A w takim wypadku może pani powiedzieć, jak długo, czy ile razy rząd będzie robił nabór do Komitetu Monitorującego KPO, dotąd aż okaże się, że zasiadają tam tylko organizacje pozarządowe sprzyjające rządowi, bo dwa razy nabór do komitetu został unieważniony, bo się okazało, że chyba nie te instytucje zakwalifikowały się, co powinny. Ja nie znam motywacji unieważnienia konkursu. A tak być konkursu. Powinno? Uważam, że powinien być zamknięty. To też jest jedna techniczna sprawa. Przecież powołanie tego komitetu monitorującego nie powinno być przedłużane. Ale to pytanie do pana ministra Pudy. Dlaczego konkurs został unieważniony? Także, ale tak jak mówię, no dzisiaj to nie to jest najważniejszym elementem. Najważniejszym elementem jest ustawa odległościowa, no bo ona zajmie nam też troszkę czasu, prawda? Prace nad nią zajmą nam trochę czasu, więc jakby nią się powinniśmy zająć w pierwszej kolejności. Pani minister Moskwa, z tego co słyszałam, ten Fundusz Transportu Niskoemisyjnego jest gdzieś tam na ukończeniu, więc i wtedy będziemy mogli złożyć wniosek o płatność. Także zakładam, że te dwa elementy ważne dla Polski, nie tylko dlatego, że, tak jak jeszcze raz powtarzam, że ktokolwiek czegokolwiek nam nakazuje. Tylko ale w takim wypadku z tego, co pani mówi, są te dwa punkty niezrealizowane po naszej stronie ewidentnie, i to pani przyznaje. Tymczasem nowy minister do spraw europejskich, pan minister Szynkowski-Welsenk, jedzie do Brukseli ustalać warunki techniczne. Jak można ustalać warunki techniczne, skoro nie ma jeszcze wniosku o wypłatę i sama pani przyznaje, mamy świadomość, że sami nie wypełniliśmy wszystkich kamieni milowych. No, to ja co rozumiem, mamy ustalać? Ja rozumiem, że oprócz tych dwóch warunków mamy też ten trzeci wątek, o którym pan wspomniał na początku. Praworządność. Dotyczący wymiaru sprawiedliwości. I ten jest znacznie, o ile w przypadku tych dwóch pozostałych powiedziałam, one są zero-jedynkowe. Tak? No, jest albo nie ma. Nie ma na razie. O tyle ta strefa związana z praworządnością no, jest znacznie mniej zero-jedynkowa i wymaga doprecyzowania pewnych zasad. I ja rozumiem, że w tej sprawie pan minister będzie przede wszystkim rozmawiał w Brukseli. A jak tutaj można doprecyzować zasady? Albo sędziowie są przywróceni do orzekania, albo no, nie są. Znaczy, mamy pewną aktywność izb dyscyplinarnych, to po pierwsze, a po drugie no, mamy też pewną już ustaloną pewną tradycję orzeczniczą, już wąską jednak, ale jednakowoż korzystną z perspektywy polskiej, więc no, ja znaczy bardzo chętnie posłuchałabym dzisiaj, jakie są argumenty i Komisji Europejskiej, no i też na ile my tutaj jesteśmy się w stanie spotkać. Wydaje mi się, że naprawdę to są rzeczy naprawdę nieodległe, które jesteśmy w stanie to porozumienie ale chodzi o to, żeby Komisja Europejska przymknęła oko na to, że nie, no, w Sądzie absolutnie. Najwyższym nie wisi już tabliczka Izba Dyscyplinarna, tylko Izba Odpowiedzialności Zawodowej, ale tam tak. Są nadal sędziowie tak zwani powołani przez NeoKRS. To nie jest tak, że to jest tylko zmiana tabliczki, bo ustawa pana prezydenta Dudy
była ustawą, o której dyskusje na jej temat odbyły się z Komisją Europejską, tak? Więc to nie jest coś, co nie było dyskutowane, rozumiane. W niej znalazły się na koniec poprawki zgłoszone przez Solidarną Polskę i to one budzą kontrowersje i wątpliwości. Myślę, że o tym będzie rozmawiał pan minister Szynkowski-Welsenga, ale tak jak powiedziałam, w pierwszej kolejności zajęłabym się dowiezieniem, używając żargonu młodzieżowego, spraw, które są znacznie prostsze i które są, mówię, wydyskutowane, przygotowane, przeprowadzone przez rząd, wymagają tak naprawdę tylko krótkich, mam nadzieję, prac parlamentarnych. Pani poseł, zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, od stwierdzenia, że przyszły rok będzie bardzo trudny finansowo, może być problem z tarczami. I prezes Kaczyński coraz częściej jeżdżąc po kraju, no przyznaje, jest ciężko, idzie kryzys, będzie ciężko, premier zaczyna szukać oszczędności, na razie mówi w budżecie na przyszły rok 10-15 miliardów. To chyba kropelka na razie. No, ja nie znam jeszcze założeń budżetowych, znaczy, troszeczkę je znamy po pierwszym czytaniu, ale tak jak powiedzieliśmy, trudność sytuacji polskiej gospodarki dzisiaj polega na tym, że to mamy globalny kryzys, tak? To mówię, jakie są jego przyczyny, powiedzieliśmy o tym krótko na początku. Natomiast no, jednocześnie ten globalny kryzys spotyka się z czym? No, z sytuacją polskiej gospodarki, w której mamy rekordowo niskie bezrobocie, w którym produkcja nie staje, tak? I to jakby są obiektywne dane, prawda? I tutaj ze słów prezesa Kaczyńskiego wynika, nie możemy podejmować bardziej radykalnych działań dotyczących walki z inflacją, żebyśmy nie spowodowali zatrzymania gospodarki i bezrobocia, ale eksperci mówią, ekonomiści, że takiego ryzyka na razie nie ma, że nadal jest to rynek pracownika. Tak, jest bardzo rozgrzany, prawda? Ta gospodarka naprawdę pracuje. To może pracuje, trzeba nacisnąć i bardziej intensywnie walczyć z inflacją. Więc no, przed nami jest jutrzejszy dzień, zobaczymy, jakie decyzje podejmie Rada Polityki Pieniężnej. A pani spodziewałaby się podwyższenia stóp procentowych? Też, no, jakby trudno mi jest przewidywać z tych zapowiedzi, które słyszymy. No, tendencje jakby światowe, widzimy, są jednoznaczne. Co do kierunków, jakie podejmują banki centralne, wydaje mi się, że też możemy spodziewać się podniesienia, ale to tak jak mówię, poczekajmy na jutro, zobaczymy, jaka to będzie decyzja. Pani poseł, zagłosuje pani za zdjęciem odpowiedzialności z samorządowców za udział w wyborach kopertowych, za gotowość do wzięcia udziału w wyborach kopertowych dwa lata temu? No, wszyscy pamiętamy to. Mieliśmy sytuację nadzwyczajną. Myślę, że to, co jest istotne i ważne, to, że wybory odbyły się w trybie niekwestionowanym ani przez Sejm, ani przez żaden organ Ale sądowy. Część samorządowców przystąpiła do tej operacji wyborów kopertowych. Wybory odbyły się na mocy ustawy przyjętej przez Sejm i prezydent jest wybrany w trybie, która nie Pytam budzi wątpliwości. Pytam o ustawę abolicyjną, która wpłynęła do Sejmu, została zdjęta, ma być poprawiona. Pani wie, w jaki sposób ma być poprawiona? Nie wiem. Nie znam tych, nie uczestniczę w pracach komisji, więc nie wiem, poczekam na to, jaki będzie ostateczny zapis. Ale podoba się pani to i zagłosuje pani za takim rozwiązaniem. Co prawda podejmowaliście być może, drodzy samorządowcy, działania sprzeczne z ówczesnym prawem, bo wtedy jeszcze ustawy o wyborach kopertowych nie było, ale dzisiaj my wam dajemy ustawę, że nie ponosicie odpowiedzialności. Tak być powinno? Panie redaktorze, to był czas nadzwyczajny, prawda? Czas pandemiczny był czasem nadzwyczajnym. Przypomnijmy, ale przepisy były że mieliśmy jasne. Sejm, który się nie spotykał, nie mogliśmy zmieniać, dyskutowaliśmy ustawa o agencji wówczas jeszcze nazywającej się Agencją Rezerw Materiałowych. Była taka, że żeby podjąć zmiany w planie finansowym tej agencji, potrzebna była decyzja Komisji Finansów, a Komisja Wiemy. Finansów się nie spotykała i tak czas dalej. Czas był i tak szalony, dalej. To prawda. Więc przypomnijmy sobie warunki, w jakich prowadziliśmy wówczas debatę o tym, ale były przepisy i jedni warunkach. Samorządowcy mówili, nie możemy przekazać spisu wyborców, bo byłoby to nielegalne, a byli samorządowcy, którzy to zrobili, choć nie było jeszcze podstawy prawnej. Ja podejmując decyzję przy głosowaniu, na pewno wezmę pod uwagę stan i sytuację, w jakiej wówczas się zajmowaliśmy. Tak samo jak sąd bierze pod uwagę także, czy analizując literę prawa, także okoliczności, w jakich podejmuje się pewne decyzje. Czyli uważa pani, że powinna być ustawa abolicyjna? Myślę, że tutaj powinniśmy się zdecydowanie nad tym nie pochylić. Jeszcze zwłaszcza biorąc pod uwagę, że konsekwentnie, tak jak powiedziałam, wybory odbyły się na mocy ustawy bez wątpliwości prawa jakichkolwiek to do zasady. Tak, ale to później. Wcześniej była ta próba zorganizowania wyborów kopertowych. Tylko, że tych wyborów nie było, przypomnę. Tak, nie było, ale decyzje były podejmowane. Nie odbyły się wybory. Ale były przygotowania i niektórzy działali bez podstawy prawnej. Pani poseł, kobiety dają w szyję i nie ma dzieci. Prostą prezes Kaczyński ma odpowiedź na spadającą dzietność w Polsce. Nie na zbyt prostą.
No, wiemy dobrze, że te przyczyny są znacznie bardziej złożone, być może w ogóle nie związane z kwestiami alkoholowymi. Możemy na pewno powiedzieć, że mamy bardzo poważny problem, tak? Ja uważam, że ale ja pytam o diagnozę prezesa. Słowa Billa Clintona, powiedziałabym, demografia głupcze. Także to jest tak, że krótkoterminowo w przyszłym roku będziemy się mierzyć z cenami prądu, ale w horyzoncie 2-3 dekad, czyli to nie mówimy o stuleciu, to będzie kwestia populacyjna, prawda? Diagnoza prezesa jest właściwa? Na pewno na ten element składa się wiele elementów, na pewno unika składa pani się odpowiedzi, strach czy diagnoza prezesa jest... Panie redaktorze, ja jestem matką trójki dzieci, urodziłam je po 25 roku życia, więc a jeszcze do tego byłam czynnym instruktorem ZHR-u, nie bardzo długo, nie sięgającym po alkohol, więc no nie wiem, może jest tak, że z panem prezesem powinniśmy my, kobiety z Prawa i Sprawiedliwości, porozmawiać trochę o naszej sytuacji bardziej, bo na taką dyskusję chyba nie ma zbyt wiele przestrzeni. Nie wiem, jak wygląda skład osobowy bardzo dokładnie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, czyli gremium, z którym pan prezes spotyka się najczęściej, ale tam zdaje się jest kobiet niewiele. Więc, no to może czas na rozmowę, bo z tego, co mówi prezes, dzieci nie ma, bo kobiety wolą pić. Nie, jak czytamy strategię demograficzną prezentowaną ostatnio przez Ministerstwo Rodziny, to wiemy, że tam te diagnozy są znacznie bardziej złożone. Nie, ale to jest diagnoza prezesa partii rządzącej, lidera obozu władzy. W analizie rządowej, dokumentu rządowego, który jest podstawą do przyjmowania polityk publicznych, no ta sytuacja wygląda zgoła inaczej, więc to nie są tylko kwestie związane, na pewno kwestie związane z takim z strachem o przyszłość, o bezpieczeństwo. A ma pani w sobie tyle odwagi, żeby pójść do prezesa Kaczyńskiego i powiedzieć nie, to nie jest dużo, tak. Mam bardzo dużo odwagi, niejednokrotnie z panem prezesem o różnych trudnych tematach, na których się nie zgadzaliśmy. A tutaj w tej rozmawiałam, sprawie? Rozmawiałam, więc i w tej sprawie na pewno nie brakuje mi odwagi, aby o tym porozmawiać. To, co jest ważne i naprawdę, no, demografia jest dzisiaj ogromnym wyzwaniem. Z całą pewnością warto się przyjrzeć. Ja wiem, że analizujemy, dlaczego, jak to jest, że w Czechach mamy wyjątkowo wysoki wzrost demograficzny, czy na Węgrzech. To są, no, warto się temu przyjrzeć. Czy pomoc zinstytucjonalizowana, czyli tak jak wiele osób u nas w Polsce mówi, więcej żłobków. Przypomnijmy, że to za rządów naszych. Ucieka pani od odpowiedzi na pytanie, czy najwięcej. To, że prezes Kaczyński wskazuje na kobiety, że piją zamiast rodzin dzieci jest właściwe. Ja bym powiedziała tak, że zdaje się w tym wywodzie było wiele elementów. Tak, to był chodziło o to, że mężczyźni nie wpadają w alkoholizm przez 20 lat, kobiety już przez 2 lata. Nie, no więc to jakby ja nie zajmuję się taką... prezesa wydaje się wyjątkowo prosty. Nie zajmuję się takimi rzeczami. Na pewno kwestia dzietności to nie jest kwestia tylko i wyłącznie kobiet, więc w ogóle jeżeli mówimy o programach rodzinnych, musimy mówić o kobiecie i o mężczyźnie, bo to jest czyli o związku i się zastanowić, zobaczyć, jak ten związek dzisiaj w Polsce wygląda, jak go wspierać, żeby się decydował na potomstwo. Na to, że potomstwo jest generalnie trudne, a my we współczesnym świecie staramy się rzeczy trudne z naszego życia usuwać, a wychowanie dzieci, jak wiemy wszyscy, którzy mamy dzieci, jest ta stopa zwrotu nie jest pewna, prawda, długoterminowo, więc jest wiele elementów, nad którymi się powinniśmy zastanowić, jak sprawić, aby przede wszystkim w sferze kulturowej, bo moim zdaniem to jest element kultury, jak sprawić, żeby dzietność stała się atrakcyjna, prawda? Znaczy atrakcyjna w takim i odpowiedzialna, prawda? Że chcemy wziąć odpowiedzialność za potomstwo, no bo to jest taka rzecz, nad którą się musimy dzisiaj mocno zastanowić. Może krok za tym, co powiedział prezes, będzie wprowadzony zakaz sprzedaży alkoholu kobietom, skoro to przez pijące kobiety ja myślę, nie ma dzieci. Ja z przyjemnością ten temat poruszę przy lampce wina z panem prezesem, także myślę, że mogę na ten temat spokojnie porozmawiać. I co wtedy pani powie prezesowi Kaczyńskiemu a propos tej wypowiedzi? Nie będę mówić o tej wypowiedzi, powiem tylko, że kwestia demograficzna jest znacznie bardziej złożona i nie można jej redukować do wymiaru zachowania, alkoholu, czy że takie spojrzenie jest na pewno bardzo mocno redukujące i być może jest też takim spojrzeniem, które no, wiele kobiet mogło się poczuć urażonych, a nie, to nie jest naszym celem. Ja sama jako organizatorka konferencji Polka XXI wieku, wyławiająca atrakcyjne, fajne, ciekawe kobiety, które w swoim życiu codziennym i zawodowym
zawodowym naprawdę robią niezwykłe rzeczy. A pani czuje się urażona łączyć. Tym zdaniem? Ja nie czuję się urażona, natomiast ja uważam, że powinniśmy czasami być ostrożniejsi w tym, co mówimy publicznie. Sama wiele razy powiedziałam różne rzeczy, za które potem musiałam się tłumaczyć. To jeszcze ostatnie pytanie na temat tej wypowiedzi. A podobało się pani zachowanie sali, tam gdzie prezes wypowiedział te słowa, rechot całej sali? Panie redaktorze, ale to już nie róbmy egzegezy jednego spotkania. Problem demografii jest naprawdę poważnym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym. I on jakby jest ponad podziałami politycznymi i wykracza poza jedno spotkanie polityczne. Nad nim się trzeba zastanowić bardzo mocno i na pewno zbudować konsensus polityczny ponad podziałami politycznymi, jeżeli chcemy, żebyśmy za 10-20 lat byli w stanie wypłacać emerytury w Polsce. Pani poseł, to na koniec mam jeszcze jedno pytanie. NATO szuka sekretarza generalnego na przyszłą kadencję i w strukturach NATO mówi się, że to prawdopodobnie będzie kobieta, że NATO szuka następcy Stoltenberga, żeby to była kobieta. Pani widzi w Polsce jakąś przedstawicielkę godną tego stanowiska? Ja powiem, że my od 89 roku naprawdę jesteśmy w awangardzie, jeżeli chodzi o miejsca kobiet na ważnych stanowiskach. Mieliśmy kobietę na stanowisku prezesa Narodowego Banku Polskiego, mieliśmy drugą kobietę, drugim premierem była kobieta. Na razie wśród kandydatek jest prawda, była prezydent ministra. Chorwacji, premier Estonii, a z Polski? Jakieś nazwisko pani przychodzi do głowy? Na pewno bylibyśmy w stanie wskazać kobiety na pani takie, teraz Polski, jest na takie wskazać? Stanowisko. Proszę tutaj naprawdę, katalog nazwisk, to wiem, że najłatwiej się zapamiętuje po audycjach. Na pewno bylibyśmy w stanie wskazać Polkę na takie stanowisko. To już naprawdę mam jedno ostatnie pytanie na koniec. Dzwoni pani czasem do Jarosława Gowina? Rozmawiacie? Czy temat jest całkowicie zamknięty? Mijacie się i tylko dzień dobry, cześć. Myśmy, nasza przygoda polityczna zakończyła się, jak państwo, no, cała Polska była tego świadkiem. Ponad dwa lata temu, no a w polityce jest tak, że ona bardzo często kładzie się cieniem także na relacje prywatne, więc tę historię mamy za sobą. Rozdział zamknięty. Tak jest. Jadwiga Emilewicz, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, była naszym gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Dziękuję.